barwach szczęścia i ręka Krystyna Tkacz zostawi Ludwika Marek Lewandowski dla Tolka Marek VII. W 2047 odcinku Barw Szczęścia kumpel Sadowskiego. Szybko przejdzie do rzeczy i postanowi odbić jego kochankę. Seniorka, którą Ludwik poznał w sanatorium, będzie chętna na nowy romans. Co na to jej partner? Poznajcie szczegóły premierowych odcinków Barw Szczęścia w TVP2. W Barwach Szczęścia Regina Ewa Serwa znacznie skomplikuje nowe życie męża. Celowo spóźni się na rozprawę rozwodową i wyzna, że zgodzi się na rozstanie tylko na jej warunkach. Sadowska będzie chciała, by sąd winą za rozpad małżeństwa obarczył jej męża. Tym samym będzie chciała zabrać mu cały majątek. To nie spodoba się Irenie, która nie chce biednego kochanka. W 2047 odcinku Barw Szczęścia Tolek postanowi ratować kolegę. Spróbuje namówić Stefana Krzysztof Kiercznowski, by razem wybili mu romans z głowy. Górka jednak nie będzie chciał się w to bawić. Dobra, jedziemy do Otwocka. W ramach Bliskiej Solidarności. Trzeba ratować Ludwika przed tą babą. Daj sobie spokój. Ludwik dostał kompletnego zaćmienia. Żadne argumenty do niego nie trafiają, nic powie Stefan. Mylisz się, kochany. Pomyśl. Jak on zostanie z tą gwiazdą turnusu, Renia puści go w skarpetkach. Zostanie z niczym. Musimy go ratować. A przy okazji wygarniemy jasno i bez ogródek tej babie, żeby zniknęła z życia Ludwika. No Stefan, kumplowi nie pomożesz. Tolek będzie próbował go namówić. Ja już próbowałem mu pomóc, zanim to wszystko się zaczęło. Stefan postanowi więcej się w to nie mieszać. Tolek pojedzie więc sam, by ochronić Sadowskiego przed zachłanną kochanką. Niby przypadkiem wpadnie na Irenkę, która akurat wyjdzie z domu po awanturze z Ludwikiem. Dostanę od pani numer telefonu? Zapyta otwarcie Tolek po kilku minutach rozmowy. Szybki pan jest. Irenka uśmiechnie się zalotnie. W pewnym wieku nie warto tracić czasu, zapewni Tolek. W
Wkrótce seniorka z sanatorium zacznie flirtować z kolegą Ludwika. Czy Sadowski o wszystkim się dowie i zrozumie, że był tylko zabawką w jej rękach? Być może wszystko da się jeszcze odkręcić. Romans Ludwika i Irenki w serialu Barwy Szczęścia wykończy Irenkę. Prawie, bo Sadowska nie będzie mogła znieść widoku męża z kochanką. Która nie będzie ani młodsza, ani ładniejsza, ani nawet szczuplejsza od niej. W 2028 odcinku Barw Szczęścia wspierana przez Stefana Górkę Krzysztof Kiercznowski pojedzie do Otwocka. Wróci do swojego domu, bo będzie pewna, że Ludwik już się wyniósł do swojej nowej wybranki. Przeżyje szok na widok kochanki męża krzątającej się po podwórku jak u siebie. A najgorsze będzie miało dopiero nadejść. Bo Sadowski powie zdradzanej żonie o najbliższych planach na ich wspólną przyszłość. Szerokiej drogi. Mam nadzieję, że wyprowadzasz się daleko stąd. Pożegna się Regina, ale Ludwik poprosi ją o spokój. Dobrze, żadnych scen, zróbmy to kulturalnie. Ja pójdę ze Stefanem na kawę, a państwo młodzi spokojnie wyprowadzą się z mojego domu. Nagle w 2028 odcinku Barw Szczęścia do rozmowy włączy się Irenka. Ale my tu zostajemy, prawda kochanie? Regina zblednie, a Ludwik z uśmiechem na ustach wyjaśni żonie. Że wcale nie chce opuszczać ich domu. I zamieszka w nim razem z kochanką. Oczywiście. Jakoś się pomieścimy. Ty będziesz korzystała z głównego wyjścia, my będziemy wchodzili od ogrodu. Kupiłem nową kuchenkę elektryczną. Kuchnię masz wyłącznie dla siebie i łazienkę też. Pasuje to pani? My bardzo się staramy. Wszystko jest zorganizowane tak, żeby nikt nie był stratny. Nie uważasz, że wykazujemy z Irenką maksimum dobrej woli? Przez moment Sadowska nie będzie w stanie wydusić z siebie słowa. Ty z Ireną i ja mam się dostosować? Mam żyć z wami pod jednym dachem.
rzuci wściekle do męża i jego kochanki. My będziemy spać na górze, pani na dole. Łóżko już jest zniesione, a my mamy nowe, ucieszy się Irenka. Dosyć. Macie się stąd wynosić, natychmiast. Regina postawi jednak sprawę jasno. W 2028 odcinku Barw Szczęścia opór Ludwika sprawi, że kobieta zemdleje i będzie pewna, że zaraz umrze. Ślub Kasi i Łukasza w serialu Barwy Szczęścia był romantyczną bardzo skromną ceremonią, którą zakochani urządzi spontanicznie. Nie zdążyli nawet powiedzieć o ślubie swoim rodzicom. W uroczystości wzięli udział tylko ich przyjaciele. Bożena Marieta Żukowska i Bruno Lesław Żurek, a także synek Ksawery Bartosz Gruchot. Gdy w 1987 odcinku Barw Szczęścia Stefan dowie się od wnuka o ślubie Kasi, poczuje, że nie jest córce do niczego potrzebny. Obrazi się na nią tak poważnie, że nie przyjmie zaproszenia nawet na pojednawczy, rodzinny obiad. Szczęście nowożeńców zakłóci konflikt ze Stefanem. A ponieważ sytuacja zrobi się naprawdę nieznośna, Kasia i Łukasz będą musieli postarać się, by Górka im wybaczył. Głównie ze względu na niego w 2000 odcinku Barw Szczęścia urządzą drugi ślub i wesele. Tym razem w parku obok osiedla pod sosnami. Na przyjęcie zaproszą nie tylko Stefana i Walerię Ewaziętek. Ale także wszystkich przyjaciół z osiedla oraz rodziców Łukasza. Reginę Ewa Serwa i Ludwika Marek Lewandowski. Podczas wesela córki Stefan przeprosi ją za swoje humory. Przyzna, że nie darowałby sobie, gdyby go zabrakło na ślubie. Kasia także zdobędzie się na przeprosiny. Zrozumie bowiem, jak bardzo zraniła swojego ojca.